Cześć, dobry wieczór. Pascal Ackermann po zaciętym finiszu, po kolejnym bardzo, bardzo bliskim finiszu, może nie wymagającym fotokomórki, ale jednak chwili zastanowienia, kto wygrał, zwycięża w ostatnim etapie tegorocznej Vuelty, a Primož Roglič broni tytułu z zeszłego roku po bardzo, bardzo ciężkiej walce i ciężkim wyścigu. Ja nazywam się Marek Tyniec i komentuję dla Was kolarstwo. To jest ostatni dzień zawodowego sezonu w Europie. Uff, kolarze dojechali do Madrytu. Nikt się nie spodziewał, że kolarstwo, które ma wiele problemów finansowych, wiele problemów organizacyjnych, że kolarstwo zawodowe tak znakomicie poradzi sobie w tym niezwykle trudnym roku pandemii. Wydawało się, gdy kolejne europejskie kraje zdejmowały lockdown i nie było wiadomo, co się stanie, wydawało się, że tak naprawdę jest kwestią czasu, kiedy peleton na którymś z wyścigów cały się zarazi i wszystko pójdzie na marne. A tymczasem tych zarażeń było raptem kilka. Protokół sanitarny, ta bańka, ta idea bańki, w której każda drużyna przebywała, poza jakimiś nielicznymi wyjątkami, jakąś wpadką niewielką na Giro, wygląda na to, że to wszystko działało znakomicie. I myślę, że organizatorzy igrzysk w Tokio, organizatorzy wielu innych imprez kolarskich, nie kolarskich, sportowych, będą się uczyć od kolarstwa, bo słuchajcie, to są wielkie przedsięwzięcia logistyczne, tak? To jest sam peleton to jest prawie 200 osób, do tego drugie tyle obsługi, wiele samochodów, ludzie, którzy stawiają barierki, wszystko, tak? Cała ta impreza obwoźna, przejeżdżająca przez dużą część kraju i udało się uniknąć zarażeń, problemów. Także naprawdę myślę, że przykład kolarstwa, przykład tego, jak można tak skomplikowaną imprezę zorganizować, będzie dla innych. Będzie dla innych, zwłaszcza, że no, nie oszukujmy się, tak? Żyjemy w takich czasach, że różnego rodzaju zagrożenia będą torpedować świat, będą torpedować imprezy masowe. Dziwnie się to wszystko oglądało, bez kibiców na tych kluczowych podjazdach. Dziś na ulicach Madrytu byli kibice, stali przy trasie na osłodę, chociaż na osłodę dla kolarzy, gdzieś tam ktoś ich podopingował. Piękny finisz. Wiadomo, że te ostatnie etapy, jeżeli nie są czasówką, to te ostatnie etapy to jest celebrowanie całego wielotygodniowego wysiłku, który wszyscy włożyli w pokonanie tych kilku tysięcy kilometrów i sprint na koniec. Symptomatyczne, że sprint najlepiej rozegrała ekipa Bora Hansgrohe. Ekipa Bora Hansgrohe, która no, w tym roku nie grzeszyła dobrą taktyką, nie grzeszyła zgraniem, nie grzeszyła skutecznością. Udało im się wyprowadzić Pascala Ackermanna. Pascal Ackermann jest świetnym sprinterem, trzeba o tym pamiętać. I on obronił się przed samym Bennettem. Sam Bennett ewidentnie szybszy, ale zabrakło. Na pewno no, Bora Hansgrohe wygrała ten etap Ackermannowi dzięki dobrej drużynowej jeździe w samej końcówce. Bennett oprzedł się smakiem, zdarza się. I to jest dobre podsumowanie, bo jakby całego sezonu sprinterów, bo tych finiszy bardzo bliskich, takich, gdzie naprawdę trzeba było się przyglądać i czekać na wyniki, było bardzo wiele. Poziom sprinterów, tak jak poziom zawodników walczących w klasyfikacji generalnej, jest bardzo wysoki w tym roku. Primož Roglič obronił się po tych trudnych chwilach na Kowatii, udało się. Polecam Wam odsłuchać Chrisa Hornera z wczoraj. Naprawdę bardzo ciekawie analizuje taktykę drużyny Jumbo-Visma. No, drużyna Jumbo-Visma jechała bardzo dziwnie ten wyścig. Być może oni muszą coś zmienić w tym, jak rozgrywają walkę o klasyfikację generalną. Są super mocni, naprawdę mają w tym momencie chyba największą siłę ognia w zawodowym peletonie, jeżeli chodzi o prowadzenie grupy, nadawanie tempa, kontrolowanie sytuacji. A ta sytuacja prawie wymknęła im się z rąk. Prawie, ale jednak nie. Primož Roglič w czerwonej koszulce jest zwycięzcą, chociaż wydawało się przed tym sezonem, że on może być takim zawodnikiem, którego bardzo trudno będzie pokonać. Na turze został pokonany, na Vuelcie się obronił.
Ale to nie jest tak, że Roglic jest tym dominatorem. On sobie o te zwycięstwa musi bardzo, bardzo walczyć. Fajnie, że Richard Carapaz potwierdził swoje możliwości, że jest tym pretendentem w wielkich turach. W tle widzicie Enrica Massa, oczywiście no może jest trochę niedosytu, ale ja bym tak tego nie powiedział. To jest wciąż młodzieżowiec, stąd ta biała koszulka. No i to jest jego drugie miejsce w pierwszej piątce w tym roku. On był piąty na turze, piąty na Vuelcie, a wciąż nie ma 25 lat, więc zobaczymy, co to będzie, co to będzie. Martin w koszulce najlepszego górala, fajnie, że sobie coś wygrał. Etatowy uciekinier na tym wyścigu. W ogóle ucieczki na Vuelcie w tym roku były niezmiernie jakościowe. To był taki trochę wyścig dla koneserów, jeżeli chodzi o kibicowanie, to trochę widać po zainteresowaniu fanów, po komentarzach, po w ogóle ilości ruchu, jaki ten wyścig generował. Ale słuchajcie, no bo tej walki po takim bardzo intensywnym pierwszym tygodniu w kraju Basków, potem było troszkę mniej, nie było tego takiego bardzo dużego napięcia, mimo że walka Carapaza z Rogliczem i z Hukarkiem była naprawdę bardzo bliska i bardzo zacięta. Ale w dużej mierze ten wyścig stał pod znakiem jakościowych ucieczek, w którym było bardzo wielu znakomitych zawodników. Jednym z nich był Martin, czego efektem jest koszulka najlepszego górala. No i tak, dojechaliśmy. Ja się bardzo cieszę. Wszystkim bardzo dziękuję za to, że byliście ze mną. Dziękuję za miłe słowa, za komentarze, za uczestnictwo w całym tym wydarzeniu. Polecam Wam też przyjrzeć się wynikom Madrid Challenge, czyli wyścigowi dla kobiet, który w ciągu trzech ostatnich dniach Vuelty był organizowany niejako równolegle. Wygrała cały wyścig Lisa Brennauer dzięki dobrze pojechanej czasówce. No, panie są, słuchajcie, w dość ciężkiej sytuacji. Ostatnio pojawił się taki raport, gdzie według niego 25% zawodniczek zawodowych w telewizji zarabia nic, znaczy nie zarabia w ogóle. Ale myślę, że ten temat będę jeszcze poruszał na pewno jesienią, zimą. Teraz zakończyliśmy sezon. Kobiety dostały etapówkę na koniec. Trochę na pocieszenie, trochę po to, żeby jednak pokazać, że z tym kobiecym kolarstwem coś się dzieje, ono ciągle jest jakby w cieniu. No ale i tak jest lepiej niż kilka lat temu. Co? Dziękuję jeszcze raz. Naprawdę było fajnie. Do zobaczenia, do usłyszenia niebawem, teraz już niecodziennie, ale gdy tylko będzie się działo coś ważnego, to będę do Was wracał. Dziękuję uprzejmie i do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.